Tytuł: Tezy i aforyzmy o polskiej polityce zagranicznej. Autor: Stanisław Ketmackiewicz. Źródło: retropress.pl. Publikacja: 12 lutego 1933 roku. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Tekst: Pacyfiści, gdzie jesteście? Trochę liryki na początku tego artykułu, skoro wiadomości literackie mają go drukować. Oto uważam, że z całej prasy polskiej jestem jedynym dziennikarzem, który w sprawie stosunków polsko-niemieckich pisze artykuły w duchu pacyfistycznym. Ta autoreklama czy samooskarżenie mieści w sobie więcej niż szczyptę tragizmu, więcej niż jeden moment zastanowienia się, bo przecież pokój Europy, a więc ten pokój, o który PP pacyfistom chodzi, to przede wszystkim sprawa stosunków polsko-niemieckich. Nikt nie neguje, że tu leżą te dwa, od których może się zacząć pożar lasu. Nie jestem pacyfistą, jestem militarystą. Jedyny zawodowy dziennikarz polityczny, piszący o stosunkach polsko-niemieckich w sposób pacyfistyczny, jest militarystą. Swój militaryzm opieram na przeświadczeniu filozoficznym, że momentów walki i wojny nie sposób wykorzenić z życia ludzkiego, gdyż są one jednym z najbardziej zasadniczych i podstawowych czynników w życiu. Wojna na wynalazki i na heroizm poświęcenia osobistego, na natężenie umysłów, natężenie woli i poświęcenia życia, wydaje mi się formą walki nie gorszą od innych. Dążenia do pacyfizmu wydają mi się z punktu widzenia historycznego dość bezcelowe, jak bezcelowa również byłaby próba narzucenia całemu światu ideału celibatów i czystości płciowej. Ale na tym miejscu te wszystkie poglądy mają zupełnie specjalne zadanie. Przez ich wypowiedzenie, przez oburzenie nimi czytelników wiadomości literackich chciałbym powiedzieć tylko jedno. Chciałbym ujaskrawić apel do pacyfistów polskich: czy nie wstydzicie się, że jedyny człowiek, który propaguje pacyfizm wobec Niemiec, jest właśnie militarystą? Niemcy wobec nas i my wobec Niemiec. W prawdziwej polsko-niemieckiej wojnie prasowej Niemcy są stroną zaczepną. Ta zaczepność Niemiec nie wyraża istotnych interesów tego narodu. Na globie ziemskim Niemcy mają interesy o wiele ważniejsze niż piaski pomorskie zamieszkałe przez ludność polską. Ale Niemcy uważają, że tu jest najłatwiej obalić traktat wersalski. Odwrócony plan Schlieffena. Tamten generał chciał pierwej uderzyć na zachód, potem na wschód. Niemcy wywracanie traktatu wersalskiego chcą zacząć od Polski, jako od linii najmniejszego oporu. Ale dlatego właśnie ton, jakiego używa prasa polska w sprawach niemieckich, jest mało inteligentny. Bo przecież to Niemkom, a nie nam chodzi o zmianę granic, o oderwanie terytoriów, o niepokój, gwałt, o pożar na tamtej linii. Myśmy dostali wszystko, czegośmy chcieli, obecnie może nam chodzić jedynie o zabezpieczenie stanu posiadania, to jest, jedynie o normalizację stosunków sąsiedzkich. Celem propagandy niemieckiej jest, aby nad granicą polsko-niemiecką unosił się znak zapytania, unosiły się wrzaski, kłótnie i przekleństwa. Celem naszym powinno być oczywiście, aby panował tam pokój, jak najdalszy od nastroju kłótni i sporu. Prasa niemiecka pisząca gniewnie o Pomorzu, to włamywacz, który chce się dostać do cudzego mieszkania i dlatego wyłamuje zamek u drzwi. Wszczynanie hałasu jest właśnie tym wyłamywaniem zamku. Prasa polska, to człowiek, który broni własnego mieszkania przed włamywaczem i dlatego, by się skuteczniej obronić, także, wyłamuje zamek. Nie chcę tu dostarczać argumentów antypolskich. Ale pewne rzeczy rzucają się w oczy i ukrywanie ich byłoby bez sensu. Nie mówię już o pismach brukowych, które łajanie Niemiec uważają za równoznaczne z patriotyzmem, ale jakimże tonem piszą o Niemczech poważne organy prasy wszystkich kierunków: Gazeta Polska, Czas, Gazeta Warszawska. Dlaczego korespondenci niemieccy z Warszawy posyłają do swej prasy artykuły o wiele bardziej rzeczowe niż polscy z Berlina? Nożyce. DN 19 lutego 1921. Francja i Polska podpisały sojusz odporny, utrzymany zresztą w tonie powściągliwym i redagowany ostrożnie. Sojusz ten był skierowany przeciw Niemkom, stanowił zabezpieczenie się od agresji niemieckiej. Od tego czasu stosunki francusko-niemieckie uległy znacznemu polepszeniu, stosunki polsko-niemieckie znacznemu pogorszeniu. Na podstawie obserwacji z ostatniego dwunastolecia można napisać jako wzór, jako formułę: im lepsze są stosunki pomiędzy Paryżem a Berlinem, tym gorsze się stają pomiędzy Warszawą a Berlinem.
W miarę osiągniętych porozumień z Francją, tem wyraźniej, tem swobodniej Niemcy zwracają cały swój nastrój rewanżowy jednostronnie na Polskę, monopolizują SWE uczucia odwetowe, uczucia zawiedzionej nadziei na zwycięstwo, straconej sławy niezwyciężalnych, monopolizują je dla nas. Czasami może się wydawać, że polityka francuska wprost wyzyskuje w swoich posunięciach wobec Niemiec nastroje antypolskie w Niemczech i nasze odgrażania się w ogóle nastrój ku łasi wojny, którego przewodnikiem jest linia pomiędzy Prusami a Rzecząpospolitą. Nie jest to jednak słuszne. Francuzi na ogół ze strachem patrzą na rosnące możliwości konfliktu polsko-niemieckiego. Francuzi jednomyślnie doradzają nam zgodę z Niemcami. Czynią to Francuzi wszystkich obozów. Pan Grażyński nie będzie tam bohaterem niczyjego romansu. Ci naiwni ludzie, którzy tkwią w psychologii stycznia 1919 i sądzą, że się od tego czasu w Europie nic nie zmieniło, ci naiwni ludzie, którzy sobie wyobrażają dziś jeszcze, że najlepiej na miłość Francuzów zarobić można hukaniem na Niemców, są bardzo rozczarowani, kiedy mają sposobność zetknięcia się z prawdziwymi Francuzami. Francję nudzi i męczy nasza propaganda, nasze przestrogi o sile niemieckiej, o ich zbrojeniach się, o hitlerowcach, stachlermowcach itd. Nic szkodliwszego niż cała ta propaganda. Na burżuja francuskiego robi to wrażenie, jakie na przeciętnego burżuja czyniłby ktoś, kto by walił z puchacza w powietrze właśnie wtedy, gdy pora na poobiednią drzemkę. Cała złość zwraca się nie przeciwko temu, do kogo się z tego puchacza strzela, ale przeciwko temu, kto tej hałaśliwej zabawki używa. Raz jeszcze, im lepsze są stosunki Francji z Niemcami, tym gorsze są nasze z Niemcami. To są te nożyce w dziedzinie polityki międzynarodowej. Inaczej przedstawiała się historia innego trójkąta. Zbliżenie rosyjsko-francuskie powstało nie tylko przeciw Niemkom, lecz i przeciw Anglii. W 1898 istniała już żywa przyjaźń francusko-rosyjska, a wtedy była faszoda, czyli skrajne naprężenie stosunków angielsko-francuskich. I oto Francja godzi się z Anglią, a wysiłki dyplomacji francuskiej idą po linii pogodzenia Rosji i Anglii, co urzeczywistnia się w anglo-rosyjskim porozumieniu w sprawach perskich w 1908. Nas z Niemcami dyplomacja francuska pogodzić nie umie. Tezą, życzeniem polskiej polityki zagranicznej powinno być, aby stosunki pomiędzy Berlinem a Warszawą nie były inne niż pomiędzy Paryżem a Berlinem. Jest to życzenie skromne, a nawet można je określić jako elementarne. Są ludzie w Polsce, którzy nie rozumieją, że kłasi wojna, którą z Niemcami toczymy, osłabia nasze stanowisko państwowe, jak każde państwo osłabia wojna prawdziwa. Naprężenie naszych stosunków z Niemcami było inaczej powodem niepowodzeń wielu prób zaciągnięcia pożyczki za granicą. Przeciw prądowi. Polityka zagraniczna udaje się dobrze dopiero wtedy, gdy płynie z prądem wydarzeń politycznych, gdy płynie z nurtem historii. Tytan woli Bismarck, spadkobierca obrotnych dyplomatów włoskich Cavour, umieli właśnie płynąć z prądem i dlatego tylko realizowali swe cele. Mam duże wątpliwości, czy zasada ta ugruntowała się w świadomości społeczeństwa polskiego. Mówi się u nas tak dużo o obronie traktatów, że czasami się zdaje, iż cała rola naszej dyplomacji, cała nasza polityka zagraniczna redukuje się do obrony nienaruszalności traktatów. Nawet sprawy peruwiańskie są rozpatrywane pod tym kątem i Polska czuje się w nich z tych względów zainteresowana. Ależ na miłość boską, to już nie podróż przeciw nurtowi historii, lecz zwyczajne nieliczenie się z historią, stosowanie rozumowania ordynarnie ahistorycznego. Czy kto zna w dziejach świata przykład choćby jednego traktatu wiecznotrwałego? Wiara w nieśmiertelność traktatu wersalskiego jest równowartościowa przekonaniu, że jegomość X czy jegomość Y nigdy nie umrze i wiecznie żyć będzie. To jakaś mitologia, a nie polityka zagraniczna. Od Budziszyna po Wiedeń przywołuje na świadków te wszystkie miasta, miasteczka, zamki i miejscowości kąpielowe, w których podpisywano traktaty pokojowe, aby dały świadectwo, że żaden z tych traktatów się nie ostał. Życie jest życiem i życia narodów nie da się pomdrugeścić jak nogi Chinki w żelaznym trzewiku. Te nasze zaklęcia na temat nienaruszalności traktatu są śmieszne, dyskwalifikują naszą dyplomację, bo mówi ona to całkiem na serio. Biednemu polskiemu społeczeństwu zasugerowano, że naruszenie traktatów musi odbyć się na niekorzyść Polski. Pewnie, że na tem się skończy, jeśli całą naszą politykę zagraniczną opierać będziemy na obronie tezy o nienaruszalności traktatów.
ale obiektywnie wcale tak być nie musi. Traktat wersalski może być naruszony, zmieniony w STU innych miejscach i w 10 innych kierunkach, niż sprawy polskie. Dyplomacja polska, biorąc za zadanie obronę traktatu wersalskiego, przysparza sobie ciężarów całkiem niepotrzebnie. Zamiast własnego tylko tornistra podstawia swe plecy pod tornistry wszystkich swoich kolegów. Dyplomacja polska powinna powiedzieć, nie bronię na amatora całości traktatu wersalskiego, ale nie dopuszczę do tego, aby przy ewentualnych zmianach tego traktatu nasze polskie interesy miały być w czymkolwiek poszkodowane. Porozumienie niemiecko-francuskie. Drugim przykładem, uwidaczniającym, że społeczeństwo polskie w sprawach polityki zagranicznej chce płynąć w ugiurę rzeki, wbrew nurtowi, pod prąd, jest kwestia porozumienia niemiecko-francuskiego i naszego do tego porozumienia stosunku. Nie zakłamujmy się. Od 1923, kiedy po raz pierwszy zarysowała się możliwość tego, co później stało się briandyzmem, okarnizmem, stresemanizmem, a co genetycznie związane jest z najistotniejszymi interesami francuskimi, całe nasze społeczeństwo każdy nowy objaw współpracy pokojowej Francji z Niemcami spotyka z niewiarą i ze zgrozą. Nie chcemy tego rozumieć, że gwałtowne nawet scysje, które wybuchają pomiędzy tymi dwoma państwami, to nieuchronne zgrzyty przy likwidowaniu bardzo skomplikowanych stosunków historycznych. Nawet dwaj wspólnicy czasami się pokłócą, chociaż nie przeszkadza to prowadzić im dalej wspólnych interesów. U nas każda żywsza mowa brianda, każde zdziwienie Francuzów, że do władzy w Niemczech dochodzi Hindenburg, Deutsch Nationale, Hitler, wywołuje wszelkie nadzieje, że nareszcie Francuzi przejrzą. Nie ma roku, nie ma półrocza, aby nie zdarzyło się coś takiego, koby nasza prasa solidarnie nie uznała za stanowczy i decydujący zwrot w stosunkach francusko-niemieckich, właśnie w kierunku ich zerwania, pogorszenia. Doprawdy, że rozczulająco wygląda ta nasza wiara. A jak serdecznie tłumaczymy tym Francuzom, że są na błędnej drodze, jakie im codzień opowiadamy rewelacje. To o Szupo, to o Foesgenie, to o Wilhelmie. Jakie to wszystko jest naiwne. Jak to przypomina tych miłych staruszków i staruszki wśród emigracji rosyjskiej, którzy z każdą wiosną z innej strony widzą antybolszewiką interwencję. Tymczasem system alżansów, jaki stworzyła sobie Francja, wyraża tylko połowę woli tego państwa o wspaniałej, dostojnej polityce zagranicznej. System alżansów ma służyć bezpieczeństwu. Bez możliwości obrony Francja nie byłaby nie tylko sojusznikiem pożądanym, lecz nawet wartościowym partnerem. Ale Francja dźwiga ten system obrony tylko dlatego, aby prowadzić politykę pokojową. A polityka pokojowa w warunkach francuskich jest nie do pomyślenia bez normalnych, sąsiedzkich, pokojowych stosunków z Niemcami. Owszem, są we Francji zwolennicy przedwojennego systemu alżansów, pragnący zbudować blok polityczny nie dla układania się z Niemcami, lecz dla trzymania Niemców w ryzie. Najradykalniej ten kierunek reprezentują moi ideowi kuzyni, royaliści z Élection Française. O tym obozie powiedzieć można dużo rzeczy, często sympatycznych i miłych, ale przede wszystkim to, że obóz ten nie ma większości i nie będzie miał większości. Naród francuski w każdych nowych wyborach politycznych wypowiada tylko jedno zdanie, z coraz większą siłą, z coraz mocniejszym akcentem. Zdanie to brzmi: chcemy pokoju. Kto stawia na politykę nieporozumień między Francją a Niemcami, ten stawia źle. Nie coraz gorsze, lecz coraz lepsze będą stosunki pomiędzy tymi narodami. Rządy obu tych państw z każdym rokiem do większych nawzajem będą gotowe ofiar. Wykreślcie ze swoich obliczeń i przypuszczeń możliwość konfliktu zbrojnego pomiędzy Francją a Niemcami. Nigdy go nie będzie. Konsolidacja mocarstw. Społeczeństwo polskie nie dostrzega także jednej wielkiej zmiany w życiu Europy powojennej. Nie jest to zresztą jego winą. Jak ogromne reflektory oślepiającym światłem, tak operuje się teraz strumieniami frazesów. Otóż, w porównaniu do Europy przedwojennej, Europa powojenna tem się różni, że znaczenie państw małych jest teraz o wiele mniejsze. W teorii Liga Narodów jest instytucją, mającą reprezentować zasadę równości i demokracji także w stosunkach pomiędzy państwami. Miała być parlamentem państw, w których nie miało być silnego i słabszego, a nad wszystkimi królować miała pani sprawiedliwość, ubrana w białe szaty protokołów o samostanowieniu narodów.
Tak to miało być u Wilsona, za którym zresztą stał całkiem logiczny interes polityki Stanów Zjednoczonych, które wolały widzieć Europę rozbitą na dużą ilość państw, bez woli kierowniczej. Ale stało się inaczej. O ile czasy przedwojenne, to Europa rozbita na dwa obozy, pomiędzy którymi małe państwa, a nawet państewka czuły się jak języczki przy wadze, o tyle obecna Liga Narodów, to tylko pseudonim współpracy politycznej trzech państw Anglii, Francji i Niemiec w kierunku uzależnienia innych państw europejskich od porozumienia tych państw pomiędzy sobą. Oczywiście, istnieje sprawa Włoch i inne powody, dla których ten aparat uzależniania państw mniejszych od trzech mocarstw działa czasami niedoskonale. Nie przeszkadza to temu, że Liga Narodów z całym tonnażem swojej frazeologii jest jednak tym aparatem uzależniającym, aparatem hegemonii wielkich państw Europy. Nie tylko tak jest, ale właśnie to jest doskonałe. Konsolidacja mocarstw. Hegemonia mocarstw nad Europą odpowiada interesom ludzkości, Europy i pokoju w Europie. Mocarstwa spełniają tę właśnie rolę, którą w oddalonych epokach spełniało państwo. Powstało ono także dlatego, aby zapobiegać kłótniom i strzec bezpieczeństwa. Policja, sąd i wojsko. Otóż mocarstwa są powołane do tego, aby sprawować funkcje policji w międzypaństwowych stosunkach wewnątrz Europy, aby nie dopuszczać do samobójczych, wewnętrzno-europejskich wojen, aby strzec naszego kontynentu na zewnątrz. I czy tego chcemy czy nie chcemy, wypadki polityczne będą się po tej linii poruszały, konsolidacja wielkich mocarstw będzie się posuwała naprzód. Owszem, każde wielkie mocarstwo będzie sobie tworzyło coś w rodzaju francuskiego systemu alżansów, będzie sobie szukało swojej Belgii, Polski, Czechosłowacji, Jugosławii, Rumunii. Ale historia kłaść będzie akcenty nie na faktach z płaszczyzny systemów alżansów, ale na stosunkach wielkich mocarstw pomiędzy sobą. I tutaj powtórzmy raz jeszcze to, co mówiłem o Niemczech i Francji, kto przewiduje wojny pomiędzy trzema wielkimi mocarstwami w Europie, ten się myli. Björke. Björke nazywała się ta miejscowość, niedaleko której podczas spotkania dwóch statków spacerowych cesarz Wilhelm II w lipcu 1905 proponował Mikołajowi II sojusz trzech państw, Francji, Niemiec i Rosji. Pisałem o tych Björkach obszerniejsze studium historyczne, udowadniając, że tu już znajdujemy ziarna koncepcji, której realizację widzimy dopiero dziś. Była to idea pokoju w Europie, regulowanego przez hegemonię nad Europą trzech najpotężniejszych państw kontynentalnych. To właśnie na czym zasadza się funkcjonowanie dzisiejszej Ligi Narodów. Gdyby nie Bulow i jego nielogiczne argumenty, gdyby nie Witt i jego wydrażliwione ambicje, Björke może miałyby szansę realizacji i obeszłoby się bez wojny europejskiej. Ale nic bardziej jałowego i trudnego niż tworzenie w historii koncepcji na przeszłość. Celem polityki polskiej powinno być stworzenie systemu gwarantującego pokój Europie, do którego weszłaby Francja i Niemcy, jak w Björke, i Polska zamiast Rosji. Pokrywa się to z dewizą, którą wypowiedziałem powyżej, oby stosunki pomiędzy Berlinem a Paryżem nie były inne, niż pomiędzy Berlinem a Warszawą. Wejście do sojuszu trzech na miejsce Rosji oczywiście, jest to bardzo trudne, aczkolwiek dopiero wtedy staniemy się podmiotem, a nie tylko obiektem międzynarodowej polityki europejskiej. Polska stanowi i dla Francji i dla całej Europy ersatz dawnej Rosji. Geopolityczne warunki sprawiły, że Polska zajęła miejsce dawnej Rosji i spełnia w polityce międzynarodowej niektóre jej funkcje. Rzecz prosta, jesteśmy o wiele od dawnej Rosji słabsi. Pomniejsza i osłabia naszą wagę w polityce przede wszystkim ten stan kułasi wojny z Niemcami, z którym nie umiemy skończyć. Dotychczas naszym sojusznikiem był rozstrój stosunków wewnętrznych w Niemczech, ale ze strachem myślę, co będzie, jak ten rozstrój skończy się. Osłabiała nas również granica wschodnia. Pakt o nieagresji z Sowietami był krokiem nader szczęśliwym. Naturalnie, korzyści z tego paktu dla Sowietów są nierównie większe, nierównie wielostronniejsze niż dla Polski. Ale nam ten pakt ułatwia uregulowanie pokojowego współżycia z Niemcami. Rokowania z Niemcami, wtedy gdy na biurku niemieckim leżał rewolwer z napisem Rapallow, nosiłyby zupełnie inny charakter, niż teraz, kiedyśmy na oczach wszystkich naboje z tego rewolweru wyjęli i wrzucili do kosza z papierami. Pokojowe sąsiadowanie z Niemcami. Im prędzej zrozumią Niemcy, że Pomorza oddać nie możemy, tym oczywiście będzie lepiej. Ciąży nad Polską hańba dwóch rozbiorów w 18W, podczas których nie wyjęliśmy nawet szabli z jaszczurowej pochwy.
Nie możemy naszej nowej historii rozpoczynać repetycją hańb dawnej. Całkowicie solidaryzuję się z hasłem, Pomorza nie oddamy bez wojny, aczkolwiek uzupełniam ze swej strony to hasło objaśnieniem, że nie chcę również oddawać Pomorza po wojnie. Nie mogę inaczej traktować niemieckich antypolskich haseł rewizyjnych niż jako haseł o charakterze taktycznym, podsycanym przez uczuciowość. Jasne jest, że Pomorze dla Niemiec nie stanowi żadnej kwestii gospodarczej, politycznej czy mokarstwowej. Czy można porównywać znaczenie Pomorza z kwestią Anschlussu? Tam kraj bogaty, duży, ludny, a przede wszystkim kraj niemiecki. Czy można z Austrią porównywać Pomorze? Socjolograficznie Niemcy przesuwają się na zachód, wszelkie gadania o niemieckim ludnościowym Drang na Kassen nie są dziś aktualne. Niemcy wysuwają Pomorze nie dlatego, że jest to dla nich hasło najważniejsze, ale dlatego, że jest to hasło najdogodniejsze ze względów na położenie międzynarodowe w Europie. Z drugiej strony nie róbmy strusia i nie udawajmy, że nie widzimy, iż propaganda rewizyjna Niemiec zrobiła w ostatnich czasach kolosalne postępy. Są pewne czynniki, które przemawiają za porozumieniem polsko-niemieckim. Niemcy i Polacy są to dwa narody psychicznie zdolne do wojny. Jeśli tych możliwości nie wyzyskają przeciwko sobie, ale właśnie dla zapewnienia pokoju w Europie, gwarantować pokój może tylko państwo zdolne do wojny, zasada es i vis pacem nie jest głupia, mogą znakomicie podnieść swoje międzynarodowe znaczenie. Objaśniam, że trudności gospodarcze Niemiec, miliony bezrobotnych, nastrój histeryczny mas są to wszystko składniki, które rządowi niemieckiemu nie utrudnią, lecz ułatwią przeprowadzenie mobilizacji. Polska to kraj rozproszkowanego, małego, nędznego rolnictwa, czyli kraj najfatalniejszej struktury gospodarczej jeśli chodzi o dobrobyt ogólny, lecz zarazem kraj najłatwiej dostarczający żywej siły ludzkiej podczas wojny. Wyliczając punkty, w których powinno dojść porozumienie polsko-niemieckie, wyliczam wszystko, tezien. Także te sprawy, które ze względu na swój wybitnie wewnętrzny charakter nie mogłyby być regulowane układami międzypaństwowymi. Ale oczywiście, że pewna polityka zagraniczna musiałaby pociągnąć za sobą odpowiednie zmiany w polityce wewnętrznej. Poseł Will nazywał się ten poseł Niemiec z miasta Łodzi, który na Komisji Spraw Zagranicznych zeszłego Sejmu wygłaszał ultralojalne i państwowo-patriotyczne mowy, powoływał się na Sienkiewicza, na jego opisy regimentów niemieckich, ginących dla Polski. Poseł Will wołał, że mniejszość niemiecka w Polsce nie chce być czynnikiem kłótni, lecz zbliżenia między dwoma narodami. Podczas przemówień posła Willa rząd, Sejm, prasa polska i społeczeństwo zakładało watę do uszu. Do obecnego Sejmu posła Willa nie puszczono. Porozumienie polsko-niemieckie powinno wziąć pod uwagę. 1. Sprawy austriackie. 2. Sprawy litewskie. 3. Sprawy ukraińskie, myślę tu o subsydiowaniu, mniej czy więcej stwierdzonym, przez pewne czynniki niemieckie rewolty ukraińskiej w Galicji Wschodniej. 4. Sprawy mniejszości niemieckiej na Śląsku, skąd dobrze byłoby może zabrać eksperymentujące ręce P. wojewody Grażyńskiego. 5. Sprawy mniejszości niemieckiej na Pomorzu i w Poznańskiem i sprawy tak lojalnego materiału obywatelskiego jakim jest mniejszość niemiecka w Królestwie i na Kresach. 6. Sprawy mniejszości polskiej w Niemczech. 7. Sprawy ułatwionego tranzytu towarowego i pasażerskiego dla Niemców do Prus Wschodnich przez nasze terytorium. 8. Gdańsk. Sprawy gdańskie są funkcją stosunków polsko-niemieckich. Jeśli w powyższych punktach dojdziemy do porozumienia, zarażnienie gdańskie wyleczy się samo przez się. Stosunki polsko-niemieckie są dziś bardzo złe, ale stosunki francusko-angielskie w roku Faszody były również złe. Polska miała co prawda lepsze okazje dojścia do porozumienia z Niemcami niż 1933, ale już o tem nie mówmy. Pamiętajmy, że posiadamy duże prerogatywy, bo wewnątrz kraju nie mamy rozstroju i anarchii, lecz rząd, który może przeprowadzić wszystko co zechce. Jak się film spodobał, to chciałbym, żebyście zasubskrybowali kanał i podzielili się filmem z przyjaciółmi.